Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Udane były dzisiejsze rozmowy przy okrągłym stole, a de facto prostokątnym. Prostokątnym, okrągłym. Ważne, że to spotkanie się odbyło, bo to był bardzo dobry początek. Oczywiście było też trochę gorzkich słów, dlatego że przy tym stole były reprezentowane różne środowiska, zarówno takie, które doceniają dotychczasowe działania na forum oświaty realizowane przez rząd, jak i takie, które te działania krytykowały, na przykład przedstawiciele samorządowców, samorządów. Ale właśnie na tym polega dyskusja, że przedstawiamy swoje argumenty, mówimy sobie szczerze o różnych problemach i staramy się wypracowywać jakiś konsensus. Krótko mówiąc, to było dobre rozpoczęcie rozmów, które mają doprowadzić do wypracowania założeń kolejnego etapu reformy oświaty. A nie żałuje pan, że w tej dyskusji zabrakło jednak głosu największego związku zawodowego, który działa w oświacie, czyli ZNP? Dwóch central związkowych zabrakło, to prawda, ale przypomnijmy, że te dwie centrale reprezentują nieco ponad jedną trzecią nauczycieli, bo ponad połowa nauczycieli to są nauczyciele niezrzeszeni w żadnych związkach i ci mieli swoją reprezentację. Ale obie te centrale były organizatorami strajku. Tak, i oczywiście żałuję, że nie usiedli dzisiaj przy stole i nie rozpoczęli dyskusji. Żałuję również, że kluby parlamentarne opozycji nie usiadły przy stole i nie rozpoczęły dyskusji. Mówię tu o totalnej opozycji, bo chodzi o Platformę Obywatelską, o Nowoczesną i o PSL, ponieważ opozycyjny Kukiz 15 był przy stole rozmów. I to na dodatek, mimo wcześniejszych zapowiedzi, a nawet pisemnych deklaracji, tak jak w przypadku Platformy Obywatelskiej, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego ustami swoich liderów zapowiadali udział w okrągłym stole. Po świętach coś się zmieniło i powiedzieli, że jednak nie usiądą do stołu. A też, zdaniem co się zmieniło? Nie wiem. Nie wiem, czy było to w porozumieniu między tymi różnymi partiami i związkiem przyjęta decyzja, czy to były indywidualne decyzje, trudno mi powiedzieć. Faktem jest, że zarówno te partie, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowili zbojkotować spotkanie. No i tu się jawi bardzo istotne pytanie. Jeżeli nie poprzez dyskusję, jeśli nie poprzez dialog, to w jaki inny sposób możemy wypracować jakieś porozumienie? A no pan Broniarz mówi, potrzebne. Że on uczestniczyłby w obradach okrągłego stołu, gdyby patronat nad tymi obradami objął pan prezydent. Pytanie tylko, czy to nie jest szukanie pretekstów do tego, żeby realizować jakiś plan. Być może w przypadku niektórych związkowców jest to plan polityczny. Być może są to emocje, a może jest jeszcze jakaś inna przyczyna. My oczywiście od początku współpracowaliśmy z kancelarią pana prezydenta. Pan premier bezpośrednio z panem prezydentem też współpracował i rozmawiał kilkakrotnie na temat sytuacji w oświacie. A dzisiaj po tym, kiedy jeden ze związków zapowiedział, że mógłby przystąpić do takich rozmów, gdyby na przykład patronat nad tym okrągłym stołem objął pan prezydent, pan premier poprosił pana prezydenta w takim razie o objęcie tej naszej dyskusji patronatem. Zresztą przedstawiciel pana prezydenta, pan minister Paweł Mucha, był obecny na sali, brał udział w dyskusji. W związku z tym ja mam nadzieję, że jeżeli wola będzie prawdziwa, szczera, no to będziemy mogli na kolejnych spotkaniach już być razem i rozmawiać. A dzisiaj z tej dyskusji wielogodzinnej, co panu najbardziej, który z pomysłów rozwiązania tej trudnej sytuacji w oświacie, bo rzeczywiście nie jest ona najłatwiejsza, się najbardziej podoba? Bo tych pomysłów było bardzo wiele. No więc właśnie, tych pomysłów było dużo. Niektóre z nich to były pomysły wzajemnie wykluczające się, więc już dziś widać, że ta dyskusja nie będzie krótka i nie będzie łatwa, ale z problemem trzeba się zmierzyć. Nie tylko dlatego, że to jest pewien moralny obowiązek, żeby wypracować taki system oświaty, który będzie najlepszy dla ucznia, zapewniał mu bardzo dobre wykształcenie i wychowanie, ale również pozwoli godnie pracować w godnych warunkach za godziwą zapłatę nauczycielowi, ale to też jest potrzebne ze względu na zmieniający się wokół nas świat. No, nie możemy zamykać oczu na to, że w ciągu ostatnich mniej więcej 10 lat
liczba nauczycieli wzrosła o 9%, natomiast liczba uczniów spadła o 16%, prawda? No, to jest chyba czynnik sprzyjający rozwojowi edukacji, poprawie edukacji. Więcej nauczycieli, mniej uczniów. Tylko, czyli te zajęcia powinny być w mniejszych grupach, może lepiej prowadzone, lepszy wybór, lepsza selekcja. Tylko jeśli odniesiemy się do standardów europejskich, do których często działacze ZNP nawiązywali, no to okazuje się, że poza kwestiami płac, o których mówili, są jeszcze inne obszary, które należy przeanalizować, na przykład liczba godzin spędzonych przy tablicy, liczba godzin spędzonych z uczniami. W Polsce to jest 18 godzin. Statystycznie w ramach Unii Europejskiej to jest między 25 a 26 godzin. No i państwo, czyli rząd przedstawił w czasie negocjacji ze strajkującymi jeszcze wówczas nauczycielami, ze związkowcami taką propozycję, aby podnieść pensum nauczycielskie, podnieść jednocześnie wynagrodzenie, 24 godziny pensum, 8 tysięcy dla nauczyciela. 8100 dla nauczyciela. Ale czy ten pomysł nie spowoduje to, że jeśli jest podniesione pensum, to iluś nauczycieli straci pracę, bo tych godzin zabraknie? Nie, absolutnie tak się nie stanie, dlatego że z każdego roku z zawodu odchodzi w sposób naturalny między 25 a 30 tysięcy nauczycieli. To są naturalne odejścia, czy to przejście na emeryturę, czy przekwalifikowanie zawodowe, czy jakieś powody osobiste. W związku z tym oczywiście ten dopływ nauczycieli do zawodu będzie mniejszy, ale te naturalne odejścia spowodują, że na pewno żaden nauczyciel nie będzie zwalniany. Tylko my się dzisiaj koncentrujemy wyłącznie na wysokości pensum i wysokości wynagrodzenia. Ja nie chcę się koncentrować, panie ministrze, bardzo ważne. Nie. Ale oświata polska, przed oświatą polską stoją również inne wyzwania. I o te wyzwania chcę zapytać, czy jeśli przy tym okrągłym, kwadratowym stole będą wypracowane jakieś rozwiązania, załóżmy, że będą, czy rzeczywiście polską edukację, polską oświatę czeka gruntowna reforma, taka, która będzie obejmowała zmiany programowe, która będzie obejmowała zmianę systemu wynagradzania, zmianę systemu finansowania, bo cię ten problem był podnoszony, że część oświaty jest finansowana z dwóch źródeł, rządowego i samorządowego, i tak naprawdę ciągle jest między rządem a samorządem spór, kto więcej dopłaca, kto mniej dopłaca i tak dalej. Czy będą część zasad jest nietransparentnych i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie takie naprawdę porządne, solidne uporządkowanie sytuacji w oświacie? Państwo wydaje mi się, że to jest nieuchronne, dlatego że my przeszliśmy pierwszy etap reformy, którą zapowiadaliśmy jeszcze w kampanii wyborczej 2015 roku. To znaczy, daliśmy wybór rodzicom, czy wysyłać dzieci do szkoły w wieku 6 no tak, czy 7 ale lat. To znamy. I drugi to znamy. Ważny etap, żeby pan odniósł do tego, co będzie dalej. Likwidacja gimnazjów. I teraz wchodzimy w kolejny etap i musimy tutaj wspólnie w jakimś porozumieniu założenia tego kolejnego etapu wypracować, bo te zmiany, o których pan mówi, wymagają przynajmniej przedyskutowania i potem podjęcia trudnych decyzji. Dzisiaj uważam, że ciężar problemu na tyle narósł i ten strajk też to obnażył, powiedzmy sobie, całą tę sytuację, prawda, że nie ma już odwrotu, że musimy wprowadzić te zmiany i musimy się zmierzyć z wyzwaniami. No właśnie, a czy państwo rozważają też taką możliwość likwidacji, odejścia od reliktu PRL-owskiego, jakim jest Karta Nauczyciela? Ja tego absolutnie nie przesądzam, ja nie mam takich kompetencji, ale takie głosy dzisiaj były liczne w czasie dyskusji. Były też liczne głosy, które protestowały przeciwko takiemu rozwiązaniu. Niemniej z tym reliktem, jak pan powiedział, PRL-owskim na pewno trzeba się zmierzyć, przynajmniej w niektórych obszarach, ponieważ on nie przystaje do dzisiejszych czasów. Dobrze, do końca kadencji jest jeszcze bodaj 4-5 miesięcy do jesieni. No może nawet 6 właśnie, tak. Rozumiem, że ten problem już nie będzie podjęty w tej kadencji. Państwo, jeśli wygrają wybory, czyli rozważają, że od początku po jesiennych wyborach będzie taka sumienna, taka zmobilizowana praca, zmobilizowane działania, jeśli chodzi o reformę oświaty. Ja staram się być odpowiedzialnym politykiem, dlatego mówienie dzisiaj, że za miesiąc wydarzy się to, za trzy to, a po wyborach jeszcze coś innego, uważam, że byłoby nieroztropne. Ale mogę powiedzieć, jakie są założenia. Założenia są takie, aby jeszcze w tej kadencji wypracować reformę systemu oświaty. I czy ona zacznie być realizowana jeszcze w tej kadencji,
czy w przyszłej, to jest decyzja całego rządu, pana premiera i ministra edukacji narodowej. Właśnie jeśli chodzi o jesienne wybory, na wrzesień jest zapowiadane wznowienie protestów. Pana zdaniem, czy rząd nie spowodował takiej sytuacji, że ma wśród 700 tysięcy nauczycieli plus rodziny wroga? Nie sądzę, bo sam rozmawiałem z wieloma nauczycielami i trudno zgodzić się z taką tezą, że tam wszyscy, w tej grupie zawodowej wszyscy nauczyciele są wrogami rządu. Jest bez wątpienia rozgoryczenie, jest bez wątpienia oczekiwanie, uzasadnione oczekiwanie na podwyżki. Te podwyżki są realizowane. Przypomnijmy kolejne 10% od 1 września. Ale to jest nieakceptowane przez strajkujących. No ale to tak czy inaczej każdy nauczyciel odczuje od 1 września te zmiany, które są możliwe dzięki porozumieniu z Solidarnością, bo przypomnijmy, każdy wychowawca dostanie co najmniej 300 zł dodatku. Nie każdy nauczyciel jest wychowawcą, proszę, panie 60%. Każdy nowy nauczyciel, dostanie 1000 zł dodatku. W związku z tym myślę, że każdy nauczyciel poczuje zmianę. Oczywiście ta zmiana nie będzie satysfakcjonująca też dla wielu osób, natomiast jestem przekonany, że wypracowane już do tego czasu założenia tego kolejnego etapu reformy będą dawały perspektywę, prawda? Wzrostu wynagrodzeń. Pana zdaniem ta wczorajsza decyzja pana Broniarza i Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawieszeniu strajku to jest kapitulacja związkowców? Ja w ogóle w tych kategoriach staram się nie rozpatrywać tej sytuacji. Rząd zwyciężył albo przegrał i związkowcy zwyciężyli albo przegrali. Dla mnie było ważne w ciągu ostatnich tygodni, żeby jedynym zwycięzcą byli uczniowie. I to się udało, jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasistów i egzaminy gimnazjalne. A dzięki wczorajszym decyzjom Sejmu i Senatu i podpisowi pana prezydenta złożonemu dzisiaj, zwycięzcami również będą maturzyści. Panie ministrze, no właśnie, ta ustawa, tak zwana maturalna ustawa, pan ją prezentował. Dlaczego pan ją prezentował przed Sejmem? Dlatego, że był to projekt prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Są takie sytuacje szczególnie istotne, w których, żeby podnieść rangę tego wydarzenia i też usprawnić maksymalnie proces, prezes Rady Ministrów sam prezentuje przed Radą Ministrów projekt nowelizacji ustawy. Tak się zdarzało w poprzednich kadencjach, taka sytuacja miała już miejsce i w tej kadencji i tak było w tym przypadku. Dlatego premier Morawiecki osobiście przedłożył ten projekt, a zgodnie z obowiązującymi przepisami przed Sejmem i Senatem w imieniu prezesa Rady Ministrów projekt prezentuje szef kancelarii premiera. A kto pisał ten projekt? Ministerstwo Edukacji czy kancelaria? Projekt był napisany we współpracy pomiędzy ekspertami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i MEN-u. Oczywiście to w MEN-ie są wszystkie dane, to w MEN-ie są eksperci i bardzo doświadczeni urzędnicy, więc ten projekt był wypracowany wspólnie. Czy pana zdaniem w momencie, kiedy pan Broniarz zawiesił strajk, to jest sens uchwalania takiej dość doraźnej ustawy? No, ustawa nie jest doraźna, dlatego że ona będzie działała w przyszłości również, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Natomiast to pytanie stawiali wczoraj na sali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, parlamentarzyści Nowoczesnej, PSL-u, mówiąc, po co ta ustawa, skoro przecież ZNP zawiesiło strajk. No tak, problem polega tylko na tym, a właściwie są dwa problemy. Pierwszy, że strajk został zawieszony od 27 o 6 rano, czyli od jutra, od soboty, a termin na przeprowadzenie klasyfikacji, czyli na dopuszczenie maturzystów do egzaminu dojrzałości, upływa dzisiaj o północy. I drugi problem, przez nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych związkowców oraz polityków Platformy Obywatelskiej, wypowiedzi, które podgrzewały nastroje, które radykalizowały niektórych strajkujących, doszło do tego, że centrale związkowe straciły panowanie nad protestem. I co się wydarzyło? No wydarzyło się tyle i dzisiaj już to wiemy, bo to jest wiedza z godzin popołudniowych, że nie we wszystkich szkołach przeprowadzono rady pedagogiczne i nie przeprowadzono klasyfikacji. Dokładną wiedzę będziemy mieli w poniedziałek, ale w tej chwili możemy powiedzieć z całą pewnością, że gdyby nie ta ustawa, która została przyjęta wczoraj przez parlament, od kilkuset do kilku tysięcy uczniów nie mogłoby przystąpić do matury. I ciekawy jestem, jak by się czuli ci parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u, którzy głosowali przeciw tej ustawie, gdyby ta ustawa nie została uchwalona
i ta młodzież nie mogła przystąpić do egzaminu dojrzałości. Jak mogliby spojrzeć im w oczy i co by im powiedzieli? W tej ustawie są dwa warianty. Jeden wariant dyrektorski, czyli o dopuszczeniu, o kwalifikacji decyduje dyrektor. Gdyby dyrekcja szkoły, dyrektor nie mógł, to decyduje o tym urzędnik wyznaczony przez burmistrza, wójta, burmistrza lub prezydenta. Czy nie obawia się pan, że w wielu samorządach, samorządy to są instytucje polityczne, nie będzie tak, że dyrektor nie będzie kwalifikował, a także samorząd, prezydent, burmistrz lub wójt nie wyznaczy takiego urzędnika do klasyfikacji? No, jak pan redaktor mówi, że samorządy są polityczne, to ja politykę rozumiem jako roztropną troskę o dobro danej społeczności, w tym wypadku gminy, powiatu czy województwa. Będzie partyjne. Natomiast rozumiem tę obawę, ale podkreślę, że dyrektorzy są zobowiązani prawem do przeprowadzenia tej klasyfikacji. I tak jak było to w przypadku egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów, gdzie nawet jak nauczyciele strajkowali, to dyrektorzy wszyscy wywiązali się z obowiązku przeprowadzania egzaminów. Oczywiście w tym miejscu trzeba znowu podziękować kilku tysiącom wolontariuszy, bez których te egzaminy by się nie odbyły, bo oni zastąpili strajkujących nauczycieli. Ale dyrektorzy, nawet w szkołach, gdzie 100% nauczycieli strajkowało, przeprowadzili egzaminy. Tak i w obecnej sytuacji są zobowiązani prawem. Jeśli nie chcą złamać prawa z wszystkimi tego konsekwencjami, to będą musieli przeprowadzić klasyfikację, a dzięki temu uczniowie będą mogli przystąpić do matur. Jest też jeden bezpiecznik, dlatego że gdyby wydarzyło się coś nadzwyczajnego, nie wiem, albo ktoś postanowił rzeczywiście złamać prawo, wtedy wójt, burmistrz, prezydent ma prawo wyznaczyć nauczyciela, który przeprowadzi taką klasyfikację. I teraz pan redaktor zapytał, no a co, bo samorząd jest polityczny czy partyjny, a co gdyby samorząd tego nie zrobił? Ja zastanawiam się, co to musiałby być za człowiek, który chciałby w imię walki politycznej poświęcić w jakimś sensie przyszłość kilkudziesięciu, kilkuset młodych ludzi, którzy mają przystąpić do matury. Pan Broniarz taką strategię objął. Wielu nauczycieli tak się zachowało. Ja uważam, że tych nauczycieli na szczęście nie było zbyt wielu. Większość wróciła do swoich uczniów, większość absolutnie zdała egzamin i była ze swoimi uczniami i trzeba im za to podziękować. Rzeczywiście jeszcze kilka miesięcy temu, czy nawet miesiąc temu, nikt z nas nie mógłby sobie wyobrazić, że są związkowcy, którzy mają pomysły, aby uczniów brać za zakładników. Niestety to się wydarzyło. No i tak rzeczywiście było, że nawet ci nauczyciele, którzy zdecydowali się pozostać przy swoich uczniach i towarzyszyć im w czasie egzaminów, byli wyzywani odłami strajków. Tak, były próby ostracyzmu. Były rymowanki układane, tylko świnie siedzą na egzaminie. No, były tego rodzaju haniebne wydarzenia, bo innego określenia nie można użyć do tych opisywanych przez pana zdarzeń. Były różnego rodzaju próby wywierania presji, była próba ostracyzmu. Ale no, na szczęście, ja przynajmniej według mojej wiedzy tak jest i ja mam nadzieję, że to była absolutnie znikoma, czy powiedzmy marginalna liczba takich szkół, bo tak jak powiedziałem, no, jakim trzeba być człowiekiem, żeby atakować w sposób napastliwy człowieka, dzięki któremu uczeń będący pod moją opieką może przystąpić do egzaminu. Nie dość, że strajkuje, to jeszcze atakuje osobę, która pomaga mojemu podopiecznemu. No kim trzeba być? Panie ministrze, 4 miesiące jest względnego spokoju w oświacie, to znaczy nie będzie strajku, bo do września związkowcy zawiesili strajk. Czy to jest taki czas, żeby dojść do jakiegoś porozumienia? Rząd będzie podejmował jakieś rozmowy ze związkowcami, no może w ramach tego okrągłego, kwadratowego stołu, nad którym patronat przejmie pan prezydent? Ja mam taką nadzieję, że my będziemy pracować wspólnie i na którymś etapie, mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, dołączą się zarówno przedstawiciele opozycyjnych klubów parlamentarnych, jak i przedstawiciele tych dwóch dużych centrali związkowych. Jest jakaś możliwość, że państwo zwiększycie tę sumę pieniędzy, o którą upominają się nauczyciele? W tym roku to nie jest możliwe. W tym roku budżet nie ma możliwości, żeby dosypać dodatkowe miliardy złotych do systemu. A na przyszły rok? Od przyszłego roku, jeśli wypracujemy wspólnie ten model, który prezentował premier Morawiecki, czyli stopniowego wzrostu pensum oraz szybkiego wzrostu wynagrodzeń, to w przyszłym roku te wynagrodzenia mają szansę w sposób bardzo widoczny zacząć rosnąć.
Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przy okazji w oktawie świąt wszystkiego co najlepsze. Dziękuję pięknie. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był szef kancelarii premiera, pan minister Michał Dworczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Dziękuję państwu za uwagę. Polski punkt widzenia już jutro, godzinie 21.40, początek naszego spotkania. Teraz państwu życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z panem Bogiem.